Mamy daną krzywą w postaci parametrycznej, czyli mamy dany wzór na x w zależności od jakiegoś parametru t i wzór na y w zależności od parametru t. I tutaj mamy wykres tej krzywej. Jak wstawiamy tutaj po kolei różne wartości t do tych wzorów, to otrzymujemy wartości x i y, które możemy zaznaczyć na wykresie i dostajemy taką krzywą. Widać, że to jest bardzo fajna krzywa, ma fajny kształt, ale w tym zadaniu nie chodzi o podziwianie fajnych kształtów krzywych, tylko chodzi o to, żeby obliczyć Pochodną dY po dx wartość pochodnej w punkcie dla T równego minus 1 trzecia. No i jak zwykle zachęcam Cię, wciśnij pauzę i spróbuj najpierw samodzielnie to rozwiązać, a potem możesz ewentualnie zobaczyć moje rozwiązanie. No więc tutaj kluczową obserwacją do tego, żeby rozwiązać to zadanie jest zauważenie, że dY po dx, pochodna y po x, to jest to samo, co dy po dt, podzielone przez dx po dt. Widzimy, że tutaj tak jakby, gdyby to były ułamki, no to dt by się skróciło. To nie są ułamki, ale to jest taka dobra mnemotechnika, która pozwala czasami przypomnieć sobie takie wzory wtedy, kiedy ich nie pamiętamy. No właśnie, na no to umiemy obliczyć, bo możemy obliczyć pochodną po prostu każdej z tych funkcji oddzielnie i tutaj potem wstawić. No to obliczmy sobie, najpierw obliczymy ile jest dx po dt. To tutaj mamy 2 razy pochodna sinusa, to jest cosinus 1 plus 3t i teraz jeszcze razy pochodna tutaj tej funkcji wewnętrznej po t. Czyli razy pochodna jedynki to jest 0, pochodna 3t to jest 3, czyli razy 3. Dobrze, teraz możemy obliczyć pochodną dy po dt. Tutaj mamy wzany wzór na y. No i to jest bardzo łatwe, bo to jest po prostu potąg... pochodna funkcji potęgowej, czyli to jest 2 razy. I teraz musimy tutaj pomnożyć to przez 3 razy t do kwadratu. Musimy zmniejszyć wykładnik o jeden. Ta trójka mnoży nam ten wynik, czyli to jest 6t kwadrat. No to możemy tutaj wstawić do naszego wzoru. Tutaj mamy 6t Kwadrat, a tutaj na dole mamy też 2 razy 3, to jest 6. Razy cosinus 1 plus 3t. No i teraz nas interesuje wartość tej pochodnej wtedy, kiedy t jest równe minus 1 trzecia. No to obliczmy, ile jest dy po dx dla t równego minus 1 trzecia. No i tutaj oczywiście. Te szóstki się skrócą. No i teraz wstawiam minus 1 trzecia. Za T a w mianowniku mam kosinus. No i tutaj jak wstawiam za T minus 1 trzecią, no to mam 1 dodać 3 razy minus 1 trzecia. /3. 3 razy minus 1 trzecia to jest minus 1. 1 odjąć 1 to będzie 0, czyli mamy kosinus 0. No a kosinus 0 to jest po prostu 1. Czyli tutaj dostajemy. 1, dziewiątą po prostu, bo to jest jedna, minus 1, trzecia do kwadratu to jest 1, dziewiąta, podzielić przez 1 to jest po prostu 1, dziewiąta. Czyli to jest wynik, to jest odpowiedź na pytanie postawione w zadaniu. Wartość tej pochodnej dla t równego minus 1, trzecia jest równa 1, dziewiąta. No dobrze, a teraz jeszcze spróbujmy zinterpretować, co to znaczy. Ja tutaj może taką tabelkę szybko narysuję, czyli mamy tak t y. Dla t równego minus 1 trzecia znajdziemy wartości x i y, czyli znajdziemy ten punkt, który, w którym liczyliśmy tę pochodną. Jak wstawię t równe minus 1 trzecia do tego pierwszego wzoru, no to mam sinus 0, bo tutaj będziemy mieli 1 dodać 3 razy minus 1 trzecia, to będzie 1 odjąć 1, czyli 0. Czyli sinus 0 to jest 0, a y, no tutaj mamy minus... 1, 27 razy 2, czyli minus 2,27. To jest ten punkt, w którym liczyliśmy naszą pochodną, więc ja teraz go tutaj zaznaczę na, na wykresie służona x jest 0, tutaj mamy X, tutaj mamy Y. A w na Y jest minus 227, to jest punkt, który jest na wykresie dokładnie tutaj gdzieś, tu, troszkę poniżej osi X o minus 2, 27. No i teraz wiemy, że. Pochodna w tym punkcie jest równa 1 czyli nachylenie stycznej do wykresu w tym punkcie jest równe 1 No to spróbujmy narysować 1 czyli jak się przesunę w prawo o 9, to do góry pójdę o 1. No tak się przesunę w prawo o 4,5, 4,5 to jestem tutaj, to muszę się przesunąć do góry o 1 drugą. To jest nachylenie 1 Czyli mogę teraz spróbować narysować styczną, która będzie wyglądała jakoś tak. Czyli to jest styczna do wykresu w tym punkcie o współrzędnych 0 minus 2,27, i nachylenie tej stycznej jest równe dokładnie 1,9, tak jak obliczyliśmy. Taka jest interpretacja geometryczna tego zadania, że tutaj nachylenie tej stycznej, czyli dy po dy, jest równe właśnie tyle.